Bardzo jestem zadowolona, naprawdę. No, biegam jak w szwajcarskim zegarku. Cały czas trenowana przez szwajcarskiego trenera. Taki śmieszny żart. Dobra, wiem, że nikogo to pewnie nie śmieszy, ale nieważne. A, ciebie się, no to dobrze. Sorry za. Poczekaj, co mówiłeś? Czy jestem zadowolona? Tak, oczywiście, że jestem bardzo zadowolona. No, to jest cały czas bieganie poniżej 51 sekund, cały czas na stałym poziomie. Miałam też plan na ten bieg taktyczny i z tego, co mi się wydaje, to go wypełniłam w 100%. Jestem bardzo zadowolona też, byłam w stanie do końca trzymać formę, tak znaczy w sensie być technicznie ułożona fajnie. To jest bardzo dobrym znakiem. Natomiast na ten bieg dzisiaj też mnie strasznie dużo kosztował. Nie wiem, czy to też przez stres po Memorial Kamili Skolmowskiej napawiłam się malutkiej kontuzji, która w takim newralgicznym momencie czasem dla zawodnika znaczy bardzo dużo i czasem znaczy więcej niż w rzeczywistości jest, bo zostaje w głowie i sobie myślisz, Boże, dlaczego akurat w tym momencie znowu coś się dzieje, po prostu już nie mam siły tego znowu przejmować. Natomiast lekarze powiedzieli, że jest ok, że prawdopodobnie lekko mam naciągnięty mięsień i żebym się tym tak bardzo nie przejmowała i trochę to starała się wyrzucić z głowy i to samo z trenerem jednym i drugim ustaliliśmy, że dzisiaj nie myślę o nodze, tylko myślę o szybkim i dobrym bieganiu, bo nie wiadomo, czy to nie jest moja pierwsza i ostatnia szansa w życiu. I tak też się nastawiłam. Co nie było najprostszą rzeczą świata, bo kobiety mamy skłonność do przemyślania i rozmyślania i aż za dużo myślenia, ale na szczęście się udało, jest dobrze. Już sobie wcześniej wizualizowałam, bo to polega na tym, że nie możesz tego robić na dzień czy dwa przed, tylko dużo, dużo wcześniej. Przedwczoraj sobie wizualizowałam przede wszystkim to, jak wygląda jakby widok z każdego toru, no bo musiałam brać pod uwagę to, że zostanę w półfinale, no praktycznie mogłam dostać każdy tor, dlatego nie chciałam mieć niespodzianki, chciałam mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda, jak będę stała przed tym blokiem, żeby to było takie jasne i takie, żeby to nie było nic nowego dla mojego mózgu, no bo wtedy jakby ograniczam te wszystkie stresujące okazje do tego, żeby jeszcze bardziej się stresować, zamiast myśleć o tym, o czym powinnam.